Cześć, witajcie po dłuższej przerwie. Z tej strony Rafał Kurpiewski, a przed wami gra Dragon's Dogma Dark Arisen w wersji PC-towej. Dragon's Dogma Dark Arisen, czyli RPG, która ukazała się pierwotnie w 2012 roku na konsoli PlayStation 3 i Xbox 360. Teraz doczekała się konwersji w końcu na komputery osobiste. Co my tutaj mamy? Mamy główną bohaterkę i mamy trzy towarzyszące jej postaci. Te towarzyszące jej postaci to tak zwane pionki, czyli postaci, które pomagają nam i są od nas jakby uzależnione. Pionek główny, czyli Zosia, to pionek, który towarzyszy mojej bohaterce od samego początku rozgrywki i nie mogę go zastąpić żadnym innym. Natomiast te dwie pozostałe osoby, które tutaj widzicie, to są pionki, które mogę sobie dobrać w specjalnej otchłani. I teraz tak, znajdujemy się w mieście Gran Soren, czyli stolicy całego królestwa, w którym toczy się akcja gry. Jest to spore miasto, spędzicie w nim dosyć dużo czasu. I pokażę wam teraz, o co chodzi z tymi pionkami, bo już tak zacząłem mówić, ale jeszcze nie wytłumaczyłem. Otóż pionki, jak już wspomniałem, to są postaci, które przyzywamy z otchłani, aby nam pomagały. Możemy nimi zarządzać niemal do woli. Korzystamy w tym celu z takiego specjalnego kamienia, który nazywa się Riftstone. Trafiamy do otchłani i tutaj za moment zaczną się materializować dostępne pionki. Te dwa zaznaczone na niebiesko to są pionki nasze, z którymi już współpracuję. Tak jak wspomniałem, nie ma tu mojego głównego pionka, ponieważ nie da się go zastąpić żadnym innym. A tutaj zaczęły się gromadzić już inne dostępne pionki. Możemy sobie z nimi porozmawiać. Możemy sprawdzić dokładnie wszystkie statystyki z nimi związane, sprawdzić, jakimi atakami dysponują, żeby dobrać je po prostu do naszych potrzeb, bo każde zadanie wymaga dostosowania naszych zasobów po to, żeby je sprawnie rozwiązać. Jeżeli przed nami czają się przeciwnicy, na przykład latający, to dobrze byłoby mieć w drużynie maga albo łucznika, który będzie w stanie je strącać, bo jak widzicie, moja główna bohaterka jest w tej chwili rycerzem, ma miecz i tarczę, nie ma ataków dystansowych. Pionki oczywiście możemy wyszukiwać na przykład po poziomie doświadczenia. Możemy całą masę filtrów zastosować. Szukamy, załóżmy, tylko wojowników, którzy mają dobrą obronę na przykład i coś tam jeszcze. Chcemy, żeby to byli mężczyźni tylko i wyłącznie. No i jak już sobie wybieramy kryteria, to szukamy. Mamy w tej chwili trzech wojowników, którzy spełniają wszystkie te kryteria, które zadaliśmy, czyli poziom doświadczenia oraz pozostałe parametry. No i przywołujemy ich wtedy i wynajmujemy. Jeżeli pionek jest tego samego poziomu, co nasza bohaterka, nasz bohater lub niższego, to wtedy wynajmujemy je za darmo. Jeżeli są wyższego poziomu, no to musimy zapłacić takimi punktami RC. Dobra, tyle jeżeli chodzi o pionki. Teraz jeszcze jedna istotna informacja, bo jak zauważyliście, moja bohaterka jest wojowniczką, ale to nie znaczy wcale, że będzie wojowniczką przez całą grę. Wręcz przeciwnie, klasami postaci można tutaj sobie dowoli zarządzać. To zarówno klasą postaci głównego bohatera, jak i tego towarzyszącego mu podstawowego pionka. Robimy to na przykład w gospodzie w Gran Soren. Podchodzimy do pana, mówimy mu grzecznie dzień dobry. I dostajemy do wyboru kilka opcji, między innymi zmiana wokacji, czyli klasy postaci, tak się w tej grze one nazywają. I możemy za 1000 punktów doświadczenia wykupić inną klasę. Ja w tej chwili zostanę przy wojowniku, chociaż już eksperymentowałem z warriorem, a moja główna pionkini zostanie, tak jak teraz jest, czarodziejką. A, jeszcze jedna rzecz, właśnie, już się z panem pożegnałem, a to troszeczkę za wcześnie. Możemy też uczyć się i zmieniać umiejętności postaci. Ja już w tej chwili wykupiłem ich całkiem sporo dla tej mojej klasy. Brakuje mi jeszcze kilku. Każda klasa postaci oczywiście posiada swoje własne umiejętności. Tutaj możemy o nich sobie troszeczkę poczytać. Szkoda, że nie ma żadnych animacji lepiej tłumaczących, jak dany skill wygląda. To wszystko trzeba sobie samemu rozpoznać, po prostu podkładając dany skill pod wybrany klawisz, no i testując to wszystko w praniu. To w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o te takie
techniczne kwestie związane z zarządzaniem drużyną, z zarządzaniem postacią. Teraz zajmiemy się tym, co w grze najważniejsze, czyli wędrowaniem i walczeniem. Pokażę wam jeszcze mapę krainy. W tej chwili mam odsłoniętą, no troszeczkę powyżej połowy tej mapy, może troszeczkę mniej, bo tu jeszcze na dole jest trochę rejonów i tutaj są jeszcze rejony, w których nie byłem. Pójdziemy sobie właśnie tam zbadać nowe krainy. W tym celu opuszczamy miasto. Bardzo mi się podoba to, że w tej grze można skakać i że można się wspinać. Widzicie tutaj dachy domów, da się tam bez problemu dostać, korzystając z jakiejś drabiny i potem biegając po dachach, niczym asasyn, przeskakując. Fajnie to wygląda, fajnie, że taka swoboda ruchów w tej grze się pojawiła. No właśnie, bo ja o tej grze opowiadam tak, jakby to było coś nowego, tymczasem przecież to stary tytuł. Natomiast jest to tytuł, który mnie na PlayStation 3 i na Xboxie ominął, to znaczy w zasadzie wystraszył, bo grę kupiłem, zacząłem w nią grać, ale potem jak zobaczyłem, jak ona działa, że spowalnia dosyć mocno, że rozdzielczość jest bardzo niska, a grafika rozmazana, troszeczkę się od tego odbiłem. Na PC-cie wreszcie gram i wreszcie nie narzekam na to, jak ona wygląda i na to, jak działa. Dobra, idziemy teraz, pokażę wam na mapie dokładnie, gdzie idziemy. Jesteśmy w tym miejscu, a wybieramy się tutaj. Czyli kawałek drogi przed nami. Postaram się maksymalnie skracać tę drogę, żeby was nie zanudzić. Ok, pierwsi przeciwnicy, gobliny. Gobliny niskopoziomowe, więc dosyć łatwo sobie z nimi poradzę. Oho, właśnie skończyła mi się stamina. To jest jedno z ograniczeń w tej grze. Pasek staminy, czyli ten pomarańczowy pasek widoczny na dole ekranu pod zielonym paskiem życia. Zużywamy go m.in. biegając, ale także używając bardziej zaawansowanych ciosów, takich jak na przykład ten, czyli taka szarża. Stamina schodzi dosyć szybko, oczywiście zależy to jeszcze od tego, jak bardzo nasza postać jest obciążona. Im bardziej postać jest obciążona, tym szybciej ten pasek staminy schodzi. Natomiast moja postać w tej chwili, jak widzicie tutaj, ma dosyć lekkie obłożenie, więc ten pasek nie będzie aż tak szybko nam się kończył. Skoro już pokazuję wam ekwipunek, no to sobie zobaczmy, co jest w tym ekwipunku. Mamy przedmioty leczące, tudzież służące do odzyskiwania staminy, czy jeszcze czegoś. Tutaj mamy przedmioty takie użyteczne, nazwijmy to, między innymi latarnia, która się bardzo w nocy przydaje, bo noc w tej grze, tak jak w Stalker, Shadow of Chernobyl, jest naprawdę, naprawdę straszna. To znaczy jest bardzo ciemno, pojawia się cała masa potworów, które w dzień nie wychodzą, no i można rzeczywiście poczuć się nieswojo. Tutaj są materiały do craftingu, jakieś przedmioty specjalne związane z questami oraz oczywiście broń i zbroje. To jest inventory, ale jest jeszcze equipment, to jest coś osobnego w tej grze. Już wam to pokazuję. Zrobimy sobie tak na przykład. Equipment to są przedmioty, które moja postać ma w tej chwili na sobie. Jak widzicie, możemy dowoli sobie nimi zarządzać. Ściągnąłem właśnie ten szaliczek, ale nie chcę tego robić, bo oczywiście on daje mi różne profity. No i w tej chwili mam tutaj z racji na ten limit wagi, na to, żeby postać nie była obciążona, tylko przedmioty, których używam. Natomiast oczywiście można ich tutaj mieć więcej, można je sobie zakładać i zdejmować, kiedy się tylko chce. Okej, kontynuujemy naszą podróż. Pierwsza część tej podróży będzie spokojna, ponieważ tutaj na tych rejonach nie występują żadni groźni przeciwnicy. Poza tym chodziłem tu już wiele razy. Co oczywiście nie znaczy, że jest pusto, bo przeciwnicy się respawnują i to z dosyć dużą częstotliwością. Zatem nieco sobie tutaj powalczymy. Teraz tak, mam w tej chwili dwa takie ciosy specjalne. Jak wcisnę kontrol, to się zmieniają ikonki, nie wiem czy widzicie. Lewy przycisk myszy to jest ta szarża, którą widzieliście. Prawy przycisk myszy to jest taki cios z półobrotu, już wam pokazuję. Zużywa dużo staminy, ale jest naprawdę potężny, bo obrywają wszyscy przeciwnicy, którzy są dookoła. Bardzo się to przydaje na bossów i na duże potwory, które też tutaj się pojawiają, bo Dragon's Dogma zasłynęła między innymi tą mechaniką wspinania się na przeciwników.
na duże potwory, po których można chodzić, po to, żeby dostać się do miejsc szczególnie wrażliwych i atakować tylko te miejsca, a nie siepać powiedzmy po nogach, gdzie przeciwnik jest opancerzony i tak naprawdę krzywda dzieje mu się niewielka. Okej, okay, przykład wspinania właśnie widzieliście. No nie jest to Assassin's Creed, nie można tutaj biegać po ścianach. Da się wspiąć jedynie na takie niższe półki, natomiast i tak swoboda jest dosyć duża. O, właśnie mi się pojawiło zadanie takie losowe, zasadzkać. Przeciwnicy się tutaj zasadzili, chcąc mi zrobić krzywdę. I w momencie, jeżeli uda mi się wszystkich zabić, no to dostanę dodatkowe punkty doświadczenia, oprócz tych punktów, które otrzymam po prostu za ich zabicie. Jeszcze jakieś harpie się tutaj po drodze pojawiły. Na harpie trzeba bardzo uważać, ponieważ są w stanie swoim krzykiem uśpić nasze postaci, no i wtedy musi jeden z pionków na przykład podbiec i pomóc mi wstać, bo inaczej do pierwszego momentu, kiedy zostanę zaatakowany, będę spał. Dobra, ostatnia harpia. Ciężko ją trafić, ponieważ nie mam broni dystansowych, ani też specjalnych ciosów. O jeny, co się stało z tą panią? Strasznie się wykręciła. Nie ustawiłem sobie w tej chwili żadnych skilli do machania mieczem w górę, bo tak można zrobić. Można ustawić sobie takie ciosy, które pozwalają strącać nam tych przeciwników latających. Muszę się tutaj zdać na moje pionki. Właśnie zasnąłem swoją drogą. O, okej. Okay. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego teraz mieczyk świeci mi się na fioletowo, wcześniej świecił mi się też na żółto. A to jest wszystko sprawa zaklęć rzucanych przez moje pionki. One zaklinają moją broń, dzięki czemu ja zadaję dodatkowe obrażenia. No i oczywiście od tego, jaki rodzaj obrażeń zadaję, zależy moje powodzenie w walce, ponieważ niektórzy przeciwnicy są wybitnie uczuleni na ogień, innym właśnie takie błyskawnice wyrządzają większą krzywdę. Tutaj jest jeszcze moc światła, moc ciemności, lód, także no, jest tych kombinacji dosyć sporo. A tutaj dla odmiany są NPC przyjaźni, z którymi można sobie o czymś tam pogadać. Po drogach, oprócz zwykłych mieszkańców, chodzą też pionki właśnie, bo pionki można werbować nie tylko w tej otchłani, o której mówiłem, ale też właśnie podczas rozgrywki. Tutaj jest jakaś pani sobie idzie, możemy z nią pogadać, zobaczyć szczegóły, dodać do listy ulubionych i tak dalej, oraz oczywiście zatrudnić. Natomiast ja jestem zadowolony w tej chwili ze składu mojej drużyny, bo raz, że całkiem fajnie wygląda, a dwa, że uzupełnia się, jeżeli chodzi o umiejętności, bo mam zarówno łuczniczkę, mam wojowniczkę, no i mam dwójkę magów, jeden mag wybitnie ofensywny, drugi, porozmawiałem z nim, bo można z tym głównym pionkiem rozmawiać i wyznaczać mu jakieś zadania. On odpowiada głównie za leczenie w tej chwili, także drużyna dosyć nieźle zbalansowana i przygotowana na wiele różnych przeciwności. Dobra, koniec zabawy z tymi prostymi bandytami. Idziemy sobie tutaj. W świecie gry porozrzucane są, jak widzicie, między innymi takie skrzynie. W tych skrzyniach czasami znajduje się coś fajnego, czasami coś mniej fajnego. Do tego jest oczywiście cała masa obiektów, których się nie otwiera, ale które można zniszczyć i tam w środku również potrafią znajdować się różne przedmioty. To, co teraz widzieliście, to przeciwnik, który mnie schwycił. Nie mogłem się ruszać przez chwilę, trzeba naciskać naprzemiennie klawisze odpowiadające za kierunek ruchu postaci. No i wtedy ta postać się uwolni, może walczyć dalej. Można też czekać oczywiście, aż pomogą nam pionki, albo można czekać, aż przeciwnik z nami skończy i zada nam większe obrażenia. Co niestety czasami się zdarza, zwłaszcza przy walkach z dużymi przeciwnikami, cyklopami, bo tam, szczerze mówiąc, nie jestem w stanie na tyle szybko tych klawiszy naciskać, żeby się uwolnić, więc czekam, aż zostanie mi zadany ten potężny cios. Tutaj spadły właśnie kamienie, ponieważ teren jest opanowany przez bandytów i to jest taka zasadzka. Przyzwyczajcie się do tego widoku, bo on dosyć często będzie wam towarzyszył. Nie tylko tutaj, ale też w innych miejscach. No i kolejna walka z bandytami. Co mi się podoba w tej grze, to jak te walki wyglądają. To znaczy, po pierwsze, swoboda. Mogę sobie podnieść przeciwnika, rzucić nim i tak dalej, i tak dalej. Po drugie, jakby
sam fakt, że są bardzo efektowne. Tutaj wszystko się błyszczy, przeciwnicy fruwają, latają, pionki rzucają zaklęcia. No ładnie to wygląda po prostu, zwłaszcza nocą i zwłaszcza w podziemiach, gdzie dochodzą jeszcze zaawansowane efekty świetlne. Tutaj w tej chwili jest dzień, świeci słońce dosyć mocno, więc tego nie widać, ale w podziemiach i nocą wygląda to jeszcze fajniej. No i szczerze mówiąc, to, że gra działa w 60 klatkach na sekundę, naprawdę bardzo mocno zmienia jej odbiór, bo przy 30 czy nawet mniej klatkach, niestety jakby te walki aż tak spektakularnie nie wyglądają i trudno jest po prostu docenić to, co się dzieje tutaj na ekranie. Ja cały czas korzystam z tej szarży, ponieważ w tej chwili jest to jeden z fajniejszych ciosów, który pozwala mi w miarę szybko dobiec do tych przeciwników, zanim stanie się coś takiego. Ale oczywiście ciosów, jak już widzieliście, jest cała masa do wyboru, no i one się od siebie dosyć mocno różnią. To znaczy, jest ileś tam wersji tych ciosów, każde z nich ma potem jeszcze swoje ulepszone odsłony, także można tą postać fajnie sobie skonfigurować, fajnie dostosować do własnych preferencji. Chociaż z drugiej strony ten rozwój postaci początkowo przynajmniej jest, wydaje się, dosyć skomplikowany. Ja szczerze mówiąc przez pierwszych kilkanaście godzin zabawy prawie w ogóle z niego nie korzystałem, bo po prostu zapomniałem. To znaczy postać, która awansuje na kolejne poziomy doświadczenia, automatycznie ma zwiększane parametry, takie jak zdrowie czy siła, więc ja nie czułem tak naprawdę potrzeby inwestowania w te umiejętności, no do momentu, w którym po prostu zrobiło się na tyle trudno, że już trzeba to było zrobić. Teraz z kolei jestem trochę przelewelowany jak na tych przeciwników, więc tutaj kroję ich bez większego problemu na normalnym poziomie trudności. Dobrze, jeszcze kilka wilków. I tak, co się stało? Przebiegliśmy w tej chwili dosyć spory odcinek. Interesują nas rejony położone tutaj w pobliżu Eradication Site. I tam się właśnie udamy. Bardzo ważna rzecz, o której zapomniałem przed momentem, ale trzeba to robić, to regularne zapisywanie gry. W tej chwili nie mogę, bo są jeszcze przeciwnicy na ekranie. A to dlatego, że gra, choć posiada automatyczny zapis, taką funkcję, to robi to nadzwyczaj rzadko i już mi się kilka razy zdarzyło, że musiałem powtarzać bardzo długie odcinki. Tak jakby na przykład w tej chwili coś mi się przytrafiło, to musielibyśmy zaczynać od tego głównego miasta, od stolicy, całą tę drogę. No i takich przypadków miałem już kilka. Raz straciłem nawet półtorej godziny jakiegoś biegania po lochach i levelowania, także absolutnie warto zapisywać grę i trzeba o tym pamiętać, bo inaczej gra będzie uciążliwa niesamowicie. To bieganie po tych dosyć dużych lokacjach też jest stosunkowo uciążliwe, ano dlatego, że przynajmniej w tym etapie gry, jestem w tej chwili w połowie, trzeba to robić bez tak naprawdę korzystania z pomocy jakichś przedmiotów pozwalających na szybką podróż, bo takie przedmioty są oczywiście. Są takie specjalne kryształy, które rzucamy w miejscu, do którego chcemy wracać i potem z pomocą innych kryształów się przenosimy między tymi miejscami a stolicą. Z tym, że tych kryształków służących nam do szybkiej podróży ja na razie znalazłem sztuk, uwaga, jeden, w związku z czym no za dużo bym sobie nie popodróżował. Poza tym bieganie oczywiście sprzyja podbijaniu poziomu postaci, dzięki czemu jest ona silniejsza. Tutaj w tle widzicie teraz cyklopa, czyli jednego z tych potężnych przeciwników, z którymi walka wcale nie jest taka prosta, nawet mimo tego, że moje postaci są już rozwinięte. O, pojawił się kolejny quest zasadzka. A mi się oberwało dosyć mocno. Najpierw trzeba się pozbyć tych mniejszych przeciwników, ponieważ oni strasznie będą nam utrudniali swoimi strzałami przeprawę z cyklopem. I zaraz się zabierzemy za cyklopa zresztą. Okej, panu już podziękujemy. Aj, nie tak. Dobra, kto tu jeszcze został? Jeszcze jest kilku bandziorów. Chodź tu. W tej chwili mój miecz
jest nasycony ogniem. Jeżeli zadałbym odpowiednio dużą liczbę ciosów tym bandytom, to oni by się zapalili. Natomiast są w tej chwili oczywiście na tyle słabi, że nie zdążą się nawet zapalić, zanim z nimi skończę. Dobra, czy to już wszyscy? Jeszcze jeden. Okej, możemy się zająć cyklopem. Mógłbym próbować moje pionki na przykład wrzucić na cyklopa. Może nawet spróbuję to pokazać, chociaż jest już za późno. Pionek sam wskoczył, ale dobra, zrobimy to jeszcze raz. No za dużo to mu nie pomogłem. Sam też wejdę. A to dlatego, że cyklop najbardziej wrażliwy punkt ma na głowie. Jest to oczywiście, jak nie trudno się domyślić, oko, ale mi zrobił teraz psikusa. Okej, jesteśmy prawie na czaszce. On ma jeszcze hełm, który trzeba mu zrzucić najpierw. To nie jest takie proste wcale. Wspinając się na przeciwników, tracimy staminę. Ona dosyć powoli schodzi, ale jednak. Także nie może być tak, że będziemy przez całą walkę sobie na tym cyklopie siedzieć i w miarę bezboleśnie zadawać mu obrażenia. Przepraszam za to, co się dzieje w tej chwili na ekranie, ale w momencie, kiedy znajdujemy się na przeciwniku, to nie możemy kontrolować kamery, więc to, co teraz widzicie, te liście, no to nie jest moja wina i nie mogę z tym nic zrobić. Natomiast zaraz kończy mi się stamina, więc i tak spadnę na ziemię. Dobra, może od razu to zrobię, bo bez sensu. Tak, cyklop się w tej chwili przewrócił. Widzicie, pasków życia nie ma jednego, tylko aż trzy, które mu trzeba zredukować. To znaczy ma dwie kulki i potem jak te kulki się wyczerpią, to jest jeszcze trzeci, ostatni pasek życia, który powinniście w tej chwili zobaczyć. O, właśnie. Wspiąłbym się chętnie, ale staminy troszeczkę zużyłem na ciosy specjalne, więc pokroimy go tutaj od tyłu. No i o ile walka z jednym takim cyklopem to jeszcze nic strasznego, o tyle bywają walki z kilkoma cyklopami albo innymi przeciwnikami, którzy są znacznie bardziej dynamiczni, typu Chimera. No i tutaj trzeba się troszeczkę napocić już. Znowu ta kamera. Troszeczkę trzeba się napocić, żeby takie walki wygrać. Oczywiście tak wygląda walka w przypadku postaci walczącej mieczem. W przypadku maga to raczej wygląda w ten sposób, że stoimy w odległości i uderzamy w czułe punkty czarami, czekając aż będziemy mogli użyć kolejnych zaklęć, także jest to wtedy wygodniejsze, ale też mniej widowiskowe. Okej, umarł nasz cyklop, możemy iść dalej zobaczyć, co tutaj się dzieje. Tutaj jeszcze nie byłem, także od razu zapiszemy grę, bo nie wiem, co nas czeka. I przechodzimy do zabawy. Tak jak już wspominałem, to wędrowanie po świecie gry początkowo przynajmniej jest dosyć uciążliwe, a no dlatego, że przeciwnicy są potężni. Tak jak mówiłem, zapisywanie stanu gry automatyczne nie działa tak często jak powinno, w związku z czym sporo przypadków powtarzania tych wędrówek się zdarza. Teraz, kiedy postać jest troszeczkę bardziej rozwinięta, to już nie jest takie straszne. Tym bardziej, że przeciwnicy bardzo szybko padają i te wędrówki nie trwają aż tak długo. Natomiast pierwsza wyprawa, pamiętam, z lokacji, w której rozpoczynamy grę, do stolicy, no to było chyba pół godziny przeprawy nocą, gdzie musiałem eskortować jeszcze taki wóz, na którym przewożone było pewne trofeum. Nie będę może mówił dokładnie, o co chodzi. No i przyznam, że wtedy poczułem się prawie jak w Dark Souls. Było ciemno, była noc, mi się już kończyły wszelkie przedmioty pozwalające uleczyć postać. Auć, 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 auć. Nie chciałem tak zrobić. Poproszę pionki, żeby mi pomogły. No właśnie, bo mamy proste komendy, które możemy wydawać tym pionkom. Na zasadzie idźcie naprzód, chodźcie za mną i pomóżcie mi. I pionki starają się spełniać te życzenia. Oczywiście, jeżeli są zaangażowane akurat w walkę, czy leżą na ziemi, no to nie mogą tego wykonać, natomiast jak mają tak zwany czas wolny, no to wtedy nas słuchają. Troszeczkę brakuje mi możliwości bardziej szczegółowego zarządzania tymi pionkami.
tak naprawdę konfigurować można, przynajmniej w momencie, którym jestem teraz w grze, poczynania tylko tego głównego pionka, to znaczy można je skonfigurować na zasadzie, dobra, w walce to bardziej lecz niż walcz, odzywaj się mniej i masz być milszy, bo na razie jesteś zarozumiały. A z tymi pionkami dodatkowymi aż takiej interakcji nie ma. Poza tym one nie zdobywają wyższych poziomów doświadczenia, a to dlatego, że część z nich, w zależności od tego, czy wybierzemy tryb gry online czy offline, to są tak naprawdę pionki główne innych graczy. Czyli w momencie, gdy mnie nie ma w grze, to Zosia może sobie chodzić z innymi graczami, pomagać im i przynosić mi na przykład nowe przedmioty oraz wiedzę o questach, jeżeli wypełniała questy jakieś, których ja jeszcze nie widziałem. Wtedy, w momencie, kiedy ja dostanę takie zadanie, to ona się pochwali, że ona wie, o co chodzi i słuchaj, trzeba zrobić tak i tak, pójść tutaj, co jest całkiem fajnym urozmaiceniem, natomiast w praktyce jeszcze tego ani razu nie widziałem w przypadku mojego pionka. Prawdopodobnie dlatego, że udostępniłem go jedynie moim znajomym ze Steama. Bo można oczywiście takie ograniczenie wprowadzić. Można też zażyczyć sobie, żeby mimo tego, że gra działa w trybie online, mój pionek czy nasz pionek nie był wykorzystywany przez innych graczy. Tak też można zrobić, żeby nie psuć sobie na przykład z zabawy, z poznawania na własną rękę zadań, a z drugiej strony mieć do dyspozycji trochę ciekawsze buildy postaci niż te, które są udostępnione przez twórców, albo na przykład ładniejsze, bo ktoś chciałby mieć fajne dziewczyny w drużynie, na przykład tak jak ja. Wiadomo, co dwie laski to nie jedna, co cztery to nie dwie. No i wtedy przydaje się ten tryb online. Okej, skonsultujmy się z mapką, zobaczmy. Dobrze, czyli jeszcze troszeczkę prosto pójdziemy i dojdziemy wreszcie do tych miejsc, których jeszcze totalnie nie widziałem. Ciekawe, co tam się czai. Z tego, co patrzyłem w internecie, to jest tam chyba jakieś podziemie. Mam nadzieję, że uda nam się do niego wejść, mimo że nie jest w tej chwili związane z żadnym z aktualnie toczących się zadań. No halo, hej. Może byście się pospieszyli trochę. A no właśnie, już się przeteleportowali. Ta gra, podobnie jak wiele innych gier, działa w ten sposób, że jeżeli nie patrzymy za siebie, no to te pionki zamiast biec po prostu się teleportują, co jakby ma swoje plusy, bo im się zdarza dosyć często gdzieś utknąć, albo jak ja wykonam jakąś szaloną akcję w stylu skoczę z klifu i prawie się zabiję, no to pionki niechętnie raczej za mną wtedy podążają, dlatego wystarczy się odwrócić, chwilę poczekać i one się zmaterializują tuż za naszymi plecami. Z pionkami jest jeszcze taki problem, że one się dosyć chętnie angażują w walkę i dosyć niechętnie uciekają. I było takie jedno zadanie, którym moim celem była ucieczka z podziemi opanowanych przez jakieś pradawne zło. No i niestety musiałem wiać sam, bo pionki zamiast biec za mną to angażowały się w potyczki z przeciwnikami, których nie mogły pokonać i co chwilę leżały na ziemi, więc musiałem podbiegać i podnosić. W końcu się zdenerwowałem i po prostu sam zwiałem. Natomiast nie jest to oczywiście dobry pomysł, bo bez pionków jesteśmy niekiedy bezbronni. No i też szkoda, by je było stracić. Można je potem oczywiście odzyskać, ale wiąże się to z jakimiś dodatkowymi uciążliwymi czynnościami, które ciężko wykonać na przykład w samym środku nocy, w ciemnym lesie. Dlatego warto dbać o te pionki, warto je podnosić w momencie, kiedy leżą na ziemi. Warto im też przekazywać przedmioty, na przykład leczące, żeby one mogły się uzdrawiać, nie tylko czarami. Okej, no ciekawe, co tutaj jest. Jakieś skalne urwiska. Dosyć pusty jest ten świat, jeżeli chodzi o stronę wizualną. To niestety jest jakby pozostałość tego, że gra ukazała się na PS3, no i wersja PC-towa nie była w żaden sposób ulepszana, jeżeli chodzi o dodawanie obiektów. One się pojawiają na ekranie trochę wcześniej niż się pojawiały w wersji PS3, więc jakby nie widać aż tak bardzo tego materializowania się obiektów, chociaż przed chwilą te obeliski widzieliście, że pojawiły się znikąd. Natomiast jeżeli chodzi o gęstość traw czy krzaków, no to tutaj nie ma żadnych zmian w stosunku do wersji konsolowej i gra troszeczkę na tym cierpi, tak jak widzicie tutaj. Co my tu mamy? Jakieś krzesełko. No cóż. Grobowiec nieznanego wędrowcy. O. I golem.
Ups. To jest przykład przeciwnika, który ma kilka czułych punktów i tak naprawdę tylko w te punkty można uderzać. Te fioletowe kryształy, czy co to jest. No, nie będzie to łatwa walka. Zwłaszcza, że zacząłem od miejsca na nodze, a on tymi nogami dosyć intensywnie rusza. Na razie ja walczę o to, żeby się utrzymać. I się wcale nie utrzymałem. Spadła mi jeszcze stamina, także nie mogę się ruszać. Najfajniejsze jest to, że on jeden z tych punktów ma napięcie, więc trzeba go przywrócić, żeby w ogóle być w stanie sięgnąć ten punkt. Oczywiście zaraz to zrobimy. No chodź troszeczkę tutaj, zaczniemy od plecków. Łap to. Aha, podrapał się po pleckach. Co ciekawe, jeszcze ani razu w trakcie tej prezentacji nie widziałem, żeby duży przeciwnik zdołał złapać mnie swoimi łapskami i zrobić mi większą krzywdę. Macie szczęście, czy też ja mam szczęście akurat? O, dobra, teraz postaramy się wkleić mu kilka ciosów. W momencie, kiedy mu ten kryształ pęknie, to on się powinien przewrócić i wtedy zrobimy porządek z jego piętą. No jeszcze, jeszcze, jeszcze. Okej. Okay. Dobra, puszczamy się. Moje piątki też już się nauczyły walczyć z tymi przeciwnikami, bo właśnie im więcej walk odbędą, czy też jeżeli dostaną takie specjalne scrolle zawierające wiedzę o pokonywaniu przeciwników, to opanowują nowe techniki, stają się dużo bardziej skuteczne w walce. Albo jeżeli się tego nauczą właśnie u innych graczy, to podobnie to wygląda. No, niestety nie zdążyłem w ostatniej chwili, zabrakło staminy, ale co się odwlecze, to nie ucieczę. Znowuż tutaj dużo krzaków. Oj, 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 oj. No, pan golem postanowił trochę się wkurzyć. W sumie mu się nie dziwię. Ała. Z takich dużych przeciwników widziałem już golemy, widziałem cyklopy, widziałem chimerę, walczyłem z gryfem, walczyłem z hydrą, no a jest ich jeszcze co najmniej kilka rodzajów, w tym oczywiście smok, który pojawia się też na samym początku gry w intrze. No i właśnie, skoro mówimy o tym smoku, skoro mówimy o intrze, to warto by było wspomnieć o warstwie fabularnej, a ta jak na razie jest trochę nierówna. Początkowo było rzeczywiście kilka zadań związanych z głównym nurtem fabuły, zostały zarysowane wydarzenia, które trawią ten świat. Dosyć ciekawie to wszystko wyglądało, troszeczkę się dowiedziałem też o tym, że jestem, no może nie wybrańcem, ale taką postacią, którą wszyscy nazywają Arisen. Natomiast potem to wszystko siadło trochę. Zacząłem wykonywać zadania najpierw dla jakiegoś generała, później dla bezpośredniego doradcy księcia, który włada tą krainą, no i tą krainą, no i jakby questy zaczęły się robić bardziej FedExowe. One są jakoś tam luźno powiązane z tym głównym wątkiem fabularnym, ze smokiem i taką sektą, która na tych obszarach grasuje, natomiast tak na dobrą sprawę wyglądają one trochę jak zadania poboczne. O, golem właśnie zostało mu zgaszone światełko któreś z kolei i on w tym momencie się zatrzymał. Mamy chwilę, żeby bezkarnie robić mu krzywdę. Nie wiem, czy zdołam się wspiąć tak wysoko i to, co ma na czole, mu zdjąć, ale postaramy się. Natomiast wracając do fabuły, tak jak mówiłem, ona w pewnym momencie cichnie trochę i przez dużą część gry wypełniamy zadania zaledwie lekko powiązane z głównym wątkiem, co się chyba w tym momencie, przynajmniej tak wnioskuję po zadaniach, które mam właśnie do wypełnienia, zmieni. I znowu fabuła wysunie się na pierwszy plan, taką przynajmniej mam nadzieję, ponieważ jest dosyć interesująca, ale fakt, że zarysowano ją tak delikatnie, trochę mnie denerwuje. Z drugiej strony jakby samo bieganie po świecie jest na tyle przyjemne, że w miarę mi to rekompensuje brak jakichś tam większych rewelacji w scenariuszu. Ale nie jest to absolutnie świat, tak jak Wiedźminie 3 zadania poboczne też nie mają tak naprawdę szans żadnych, żeby konkurować z tymi z polskiej produkcji z ubiegłego roku. O, przewrócił się mój pionek, właśnie go podnoszę
I oj, to się źle skończyło. Poproszę o pomoc. I może jeszcze na wszelki wypadek łykniemy jakąś miksturę. Na przykład taką, która też jednocześnie przywróci nam staminę. Pasek życia mojej postaci, jak widzicie, podzielony jest tak naprawdę na dwie części. To znaczy, mam obrażenia tymczasowe, które mogą mi moje pionki, czy lecząc mnie... Obrażenia, które moje pionki lecząc mnie mogą mi jakby przywrócić się pasek zdrowia, ale jest też druga część tego paska, którą mogę sobie przywrócić wyłącznie miksturami leczącymi albo odpoczywając w gospodzie, tak? Dlatego w tej chwili mam przywrócone tylko połowę paska i pionki już w tej chwili dużo więcej mi nie pomogą. No, dobra. Troszeczkę się z nim pieścimy. Jednocześnie gadając i wspinając się, poruszający się golemie, osiąga się takie, a nie inne rezultaty. Trochę nie mogę zapanować jeszcze nad tą wspinaczką. Nie czuję, w którą stronę się powinienem, który klawisz powinienem nacisnąć, żeby postać poszła tam właśnie, gdzie chcę. Dlatego to tak chaotycznie wygląda. Dobra, może teraz się uda. Jeszcze jeden cios i będzie po golemie. Okej. Tak swoją drogą, to zrobiło się ciemno. Nie zauważyłem tego w ferworze walki. Więc odpalimy sobie pochodnie. Dobra, golem załatwiony. No, nie była to taka łatwa walka. Wprawdzie śmierć mi w oczy nie zaglądała, ale trochę to trwało. I to jest właśnie kolejna cecha tej gry, przynajmniej w moim wykonaniu. To znaczy, że te pojedynki z dużymi przeciwnikami potrafią być naprawdę, naprawdę długie. Okej. Jak widzicie, nie żartowałem z tym, że w nocy jest ciemno. Niewiele tutaj widać. Takie bieganie beztroskie, jak teraz uskuteczniam, to się może słabo skończyć, jeżeli... Właśnie mój pionek mi nawet o tym powiedział. Jeżeli bym podbiegł w tej chwili do jakiejś krawędzi urwiska, to mogłoby się to skończyć dość przykro. Chcę natomiast sprawdzić, co się kryje tutaj na tych skałkach, bo często w takich miejscach znajdują się skrzynie. Tutaj akurat skrzyni nie ma. Tam jest jakieś ognisko. Albo jakaś ognista postać. Może się spróbujemy tam udać. Tak jak mówiłem, nie byłem tutaj wcześniej, więc... Dobra, to brzmi jak gobliny. Hobgobliny nawet. O, mają tutaj taką swoją katapultę nawet. To wam pokażę. Z takich katapult można... sobie korzystać. Oj, nie zdążyłem wystrzelić. No pech. Ona ma ograniczony niestety zasięg i ograniczone pole manewrów, więc temu goblinowi już krzywdy nie zrobię. Można też korzystać z beczek. Aha, mój pionek doskonale z niej skorzystał właśnie. No, pionki też strzelają, także muszę przyznać, że te postaci poboczne są dosyć pomocne, zwłaszcza jeżeli mają wysoki poziom doświadczenia. To wtedy nie giną tak często i potrafią naprawdę, naprawdę dobrze nas wspierać i niejedną walkę wygrałem głównie dzięki nim, a nie moim umiejętnościom. Fajnie byłoby tutaj w dzień, kiedy coś widać. A tak. Myślę, że możemy na tym zakończyć naszą prezentację. Zobaczyliście w akcji grę Dragon's Dogma Dark Arisen na PC-cie. Gra jest już dostępna, miała swoją premierę w piątek 15 stycznia. Można ją kupić za bodaj 30 euro. W Polsce wydaje ją Cenega. Cena sugerowana to jest chyba 99 zł. Natomiast wersję pudełkową, jeżeli znajdziecie ją gdzieś, bo zabrakło, zdaje się ich obecnie w sklepach, wersję pudełkową da się kupić też za niecałe 80 zł. Dzięki wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia przy kolejnych filmach, a kolejne filmów powinno być w najbliższym czasie co najmniej kilka. Myślę, że zobaczymy się przy okazji premiery PC-towego Tomb Raidera. Może uda nam się też obejrzeć nowego Tormenta, Tides of Numenera. Także zostańcie z kanałem Poligami, zasubskrybujcie go, dawajcie łapki w górę bądź w dół pod tym filmikiem. No i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.